Kryptografia i matematyka. Analizy bankowe, giełdowe, programowanie, szyfrowanie, doradztwo finansowe i można by tak wymieniać. Matematyka towarzyszy nam na każdym kroku i choć przez większość uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz samych studentów matematyka uważana jest za przedmiot trudny i nie każdy za nią przepada, to po prostu trzeba ją zrozumieć. Należy mieć tą świadomość, że matematyka jest nam niezbędna i możemy ją wykorzystać w życiu zawodowym, do biznesu, tak? A przede wszystkim jest mocno powiązana z analizą danych, gdzie analiza danych to jest taki topowy temat teraz na świecie. Znajomość przedmiotów ścisłych pomaga osiągnąć w życiu sukces. Chwalą się studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii i nie jest to pusty slogan i lep na licealistów. To właśnie między innymi dzięki dobrej znajomości matematyki absolwenci UZ-u mogą liczyć na zatrudnienie w takich firmach jak Streamsoft, Cinkciarz, Hertz czy e-obuwie. A tych firm chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Mamy dwóch, powiedzmy, takich opiekunów, dwóch opiekunów akurat naszego kierunku inżynieria danych, chociaż nie jest to tylko z tym związane, ale którzy mają duże kontakty z takim, powiedzmy, biznesem, tak, z różnymi firmami i dzięki temu oni, jak ktoś po prostu stara się być jak najlepszy, jak ktoś jest dobrym studentem, to oni pomagają w jakiś sposób rozwinąć się i nawiązują kontakty z różnymi firmami, nam przekazują te kontakty i tak dalej. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonego zaprosił do siebie uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież uczestniczyła w wykładach, warsztatach, pokazach i prezentacjach. Takie spotkania mają na celu nie tylko zaprezentowanie możliwości, jakie daje Uniwersytet Zielonogórski. Młodzi ludzie mogą też poznać szczegóły dotyczące praktyk w poszczególnych firmach. Już w trakcie studiów, na wszystkich trzech kierunkach studiów, studenci mają obowiązkowo praktykę w zakładach pracy w firmach i bardzo często tak jest, że po tej praktyce już nawiązują się takie kontakty, że potem podejmują pracę w tych firmach. Wielu osobom matematyka wydaje się nudna, ale każdy, kto odwiedził Uniwersytet Zielonogórski w ramach akcji organizowanej przez Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, na nudę nie mógł narzekać. Uczniowie poznali na przykład tajniki kryptografii, cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego klikania w internecie. Tematy jak najbardziej na czasie i co ważne, to właśnie informatycy i programiści nie mają teraz najmniejszych problemów ze znalezieniem pracy, więc warto odwiedzić ten wydział. Główny cel jest pokazanie młodzieży ponadgimnazjalnej, licealnej, jakie są możliwości studiowania na naszym wydziale. Też jest akcent położony na to, z jakimi firmami, instytucjami współpracujemy, które jak widać tutaj też się wystawiły dzisiaj, tak żeby mogli zobaczyć, jakie mają potencjalne możliwości pracy po studiowaniu na naszym wydziale. Oprócz znanych firm, które współpracują z Uniwersytetem Zielonogórskim, swoją ofertę podczas Dnia z Matematyką i Nauką zaprezentował także Urząd Statystyczny w Zielonej Górze oraz Ośrodek Zastosowań Matematyki i Informatyki.